Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. O Plejadianach zapewne słyszał każdy z Was. Tym słowem określa się rzekome istoty pochodzące z Plejad, czyli najbardziej znanej ludzkości Gromady Otwartej. Wiek Gromady szacuje się na około 100 milionów lat i składa się głównie z młodych i gorących gwiazd. Plejadianie definiują siebie jako kolektyw wielowymiarowych istot duchowych, których misją jest pomoc ludzkości w procesie duchowej transformacji. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przedstawione zostaną Wam przekazy domniemanych tajemniczych istot, a także zastanowimy się wspólnie, czy Plejadianie to rzeczywiście istniejąca cywilizacja, czy jedynie wymysł licznych kreatywnych przedsiębiorców, którzy znaleźli kolejny sposób na biznes. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was ten temat może być nieco kontrowersyjny, ale zachęcam do wysłuchania całości. Pierwszym źródłem informacji na temat samych Plejadian i celów ich działań są osoby zajmujące się tak zwanym channelingiem. W dużym uproszczeniu polega to na przekazywaniu wiedzy i instrukcji osobie znajdującej się w transie czy w stanie podwyższonej świadomości przez bliżej nieokreślone istoty duchowe, które zazwyczaj w czasie współpracy same się przedstawiają. W tym momencie dochodzimy do pierwszej większej kontrowersji. Udowodnienie, że osoba w transie znajduje się pod wpływem nieznanej istoty, jest praktycznie niemożliwe. Zdaniem wielu ludzi, channelingi to zwykłe udawanie i gra aktorska, która ma na celu przyciągnięcie jak największej grupy ludzi, którzy uwierzą w to, co widzą i słyszą, a następnie staną się lojalnymi wiernymi, którzy ochoczo będą przesyłać datki na dalszy rozwój w sprawie. Jednak problem z udowodnieniem autentyczności tego fenomenu parapsychologicznego nie oznacza, że nie może być on prawdziwy. Tę sprawę można spróbować porównać do lądowania na Księżycu w 1969 roku. Niektórzy sądzą, że było sfabrykowane i nagrane w studio, a inni, że było to faktyczne i autentyczne wydarzenie. Najlepiej byłoby samemu na własne oczy zobaczyć wbitą w powierzchnię Księżyca flagę USA, aby uwierzyć. Podobnie sprawa wygląda z channelingiem. Aby się przekonać, czy to prawda, należałoby samemu to przeżyć. Jednak osób, które uważają, że to przeżyły w odniesieniu do całości ludzkości, jest zaledwie ułamek promila. Pozostaje zatem kwestia własnego przekonania i uznania danej rzeczy za fałszywą lub prawdziwą według własnego osądu. W przypadkach channelingu mogą mieszać się osoby, które szukają pomysłu na biznes i osoby, które wytrwale poszukują odnowy duchowej. Po wyjaśnieniu sprawy channelingu przejdziemy do przesłań i informacji, którymi z ludźmi mieli dzielić się Plejadianie. Co dokładnie mówią o sobie? Mieli urodzić się w pięciowymiarowej czasoprzestrzeni, która jest przepełniona światłem, miłością i kreatywnością, a wszyscy Plejadianie posiadają niesamowite talenty i zdolności. Niektóre cechy odnoszą się do natury ich ponadprzeciętnej egzystencji wymiarowej. Eksperci żyjący tematem Plejadian uważają, że ich historia pokazuje, że są naszymi dalekimi kuzynami, co wyjaśniałoby ich motywację do pomocy nam w osiągnięciu światowego pokoju i dobrobytu. Według przesłań, niektórzy Plejadianie są duchowo identyczni z nami i nieustannie przeszukują galaktykę w poszukiwaniu swojego bliźniaczego płomienia. Uważa się, że te istoty z innych światów starają się połączyć z nami, aby skorygować losy Ziemi. Gdy podążamy dalej ścieżką samozniszczenia, pracują nad wprowadzeniem nas w nową, duchową erę oświecenia. Na temat przekazów Plejadian napisano wiele książek, a za chwilę usłyszycie cytat z książki autorstwa czeszki Pawliny Klem, która w swoim dziele o tytule Duchowy przekaz Plejadian przedstawia i opisuje informację i wiedzę podawaną przez Plejadian w channelingach.
Cytat brzmi następująco. Agresywne zachowanie większości mieszkańców twojej planety jest wynikiem nienaturalnej, przekazanej ludziom przez ciemne moce symboliki. Agresywność w formie wojen wobec innych ludzi, czy to fizyczna, czy słowna, jest nienaturalnym elementem i w żadnym wypadku nie należy do twojej esencji. Agresywne zachowanie, które przechodzi na innych z prędkością lawiny, wzięło swój początek wiele tysięcy lat temu, wywołane przez mroczne moce. W dzisiejszych czasach te ciemne moce podejrzewają, że światło próbuje zyskać przewagę. Domyślają się, że ludzie nie chcą dłużej tolerować nałożonych negatywnych częstotliwości i próbują się ich pozbyć, wypędzić ze swojego ciała i umysłu. Ale w ten sposób ludzie biegają po prostu w kółko. Sami nie są w stanie się ich pozbyć. Na obszarach opiętych wojną, wszędzie tam, gdzie panuje niewolnictwo, w krajach rozwijających się, w środowisku przestępczym oraz wielu innych negatywnie nacechowanych miejscach, wyjątkowo wyraźnie odczuwa się to agresywne ludzkie zachowanie. Mroczne zasłony energetyczne rozciągają się nad wszystkimi obszarami i krajami. W swojej postaci są tak gęste, że bardzo trudno jest je podnieść i przetransformować. Czy przedstawiony cytat może pochodzić od istot pozaziemskich? Cóż, są tutaj pewne przemyślenia i informacje, na które człowiek wpadnie sam, bez żadnej tajemniczej pomocy. Barbara Marciniak, czyli Amerykanka polskiego pochodzenia, to medium channelingowe o zasięgu międzynarodowym, której książki przetłumaczono łącznie na ponad 20 języków, a w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 500 000 książek jej autorstwa. Również ona poświęciła wiele uwagi na sprawę Plejadian i ich przekazów. O czym pisze Marciniak? Podaje, że zmiana, która nadchodzi nieubłaganie, będzie kresem panowania nad Ziemią istot, które po stoczonej gigantycznej bitwie ponad 300 tysięcy lat temu zawłaszczyły sobie planetę i wprowadziły tyranię trwającą po dziś. Według Plejadian historia ludzkości wygląda zupełnie inaczej niż to, co sobie wyobrażamy. Plejadianie twierdzą, że Ziemia została zaprojektowana i stworzona jako żyjąca biblioteka, co ma potwierdzać istnienie tak rozbudowanej i zróżnicowanej fauny i flory. Wszystko, co istnieje na Ziemi, jest reprezentacją innych świadomości z wszechświata, a człowiek jest z kolei tak zwaną kartą biblioteczną, czyli kluczem do pozostawionych tu informacji, a dzięki emocjom możemy do wszystkiego uzyskać dostęp. Cóż, przyznacie, że temat Plejadian jest naprawdę kontrowersyjny. Dla niektórych jest to tak zwane bliżej nieokreślone foliarstwo, a dla innych całkiem poważny i inspirujący temat. Jaka jest prawda? Jednoznacznie ciężko to określić, bo wśród osób uprawiających channeling z pewnością znajdują się oszuści, wszak ludzie są różni i kierują nimi inne wartości. Wśród tych ludzi na pewno znajdują się także jednostki o unikatowych predyspozycjach mentalnych i psychologicznych, które mogą wykraczać poza tradycyjne współczesne pojmowanie świata. To, czy Plejadianie przekazują nam pewne informacje, jest nie mniej ciekawe niż samo pojęcie channelingu. Aby go doświadczyć, należy być osobą o bardzo rozwiniętej duchowości i otwartym umyśle. Wprowadzanie się w stan uniesienia duchowego czy transu, niekiedy potajemnie wspomaganego różnymi środkami roślinnymi, które rozszerzają ludzką percepcję, przez niektórych nazywane jest niczym innym jak halucynacjami, które kontrolowane są przez osobę ich doświadczającą. Chęć poznania tajemniczych istot i zdobycia wiedzy od cywilizacji pozaziemskich, która jest w osobie podczas channelingu, może wpływać na ich kształtowanie. Dajcie śmiało znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Czy jest to prawda, fikcja, a może znajduje się tutaj źdźbełko prawdy? To już wszystko na dziś, moi drodzy. Zapraszam Was do polubienia strony 4 Strefy Tajemnic na Facebooku. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.